Uniwersytet Zielonogórski miał przyjemność gościć wybitnego kompozytora i dyrygenta, wielkiego Polaka, którego twórczość jest znana na całym świecie. Maestro profesor Krzysztof Penderecki przybył do Zielonej Góry wraz z małżonką. Powodem przybycia państwa Pendereckich do Zielonej Góry jest nadanie godności dr honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wczoraj w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę zawierającą szkice unikalnych partytur kompozytora profesora Krzysztofa Pendereckiego, a wieczorem w Filharmonii Zielonogórskiej zorganizowano koncert na cześć artysty. Dziś odbyła się uroczystość związana z nadaniem godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego dla profesora Krzysztofa Pendereckiego. To honorowe wyróżnienie zostało przyznane kompozytorowi w uznaniu jego twórczości. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z pobytu państwa Pendereckich na Uniwersytecie Zielonogórskim. Profesor Krzysztof Penderecki jest bezsprzecznie najwybitniejszą postacią kultury polskiej, nie tylko kultury muzycznej, ale w ogóle. Jest reprezentantem naszego kraju, który rozpoznawalny jest w całym świecie. Z drugiej strony miałem też rzadką okazję, pracując już w orkiestrze i chórze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, być współpracownikiem pana profesora, gdyż studiując dyrygenturę byłem już zatrudniony jako dyrygent w tymże zespole. Z przyjemnością się zgodziłem, tym bardziej, że na tym uniwersytecie jest też muzyka, rzadkością właściwie, bo na przykład na uniwersytetach amerykańskich na każdym jest muzyka i to oczywiście bardzo ważne miejsce zajmuje. W Polsce nie jeszcze. No a Zielona Góra jest jednak miastem, który ma i dobrą orkiestrę i ma muzyczne tradycje. Nadanie najwyższej godności akademickiej, jaką jest doktorat honoris causa, to doniosłe wydarzenie i wielkie święto dla uczelni. Mówiąc o profesorze Krzysztofie Pendereckim, trudno uniknąć patosu. Po Fryderyku Chopinie jest bowiem najbardziej znanym i popularnym polskim kompozytorem, a obok dzisiaj już świętego Jana Pawła II i Lecha Wałęsy stał się jednym z trzech najwybitniejszych Polaków żyjących na przełomie XX i XXI wieku. Najbardziej szanowanych i cenionych. W 2005 roku wyróżniony najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Otrzymał ogromną ilość nagród, wyróżnień i odznaczeń w Polsce oraz poza jej granicami. 35 akademii artystycznych i naukowych oraz stowarzyszeń obdarowało go honorowym członkostwem w uznaniu jego zasług. Jest wspaniałym ambasadorem kultury polskiej w świecie. Alios precupuristi, ego promoto rite constitutus te Christophorum Pendereckim,
Akademię Muzice Krakowiensis multos per annos professorem ordinarium et rectorem Universitatis Jalensis Studiorum Artis Musicae in Novopolis. To dla mnie wielki zaszczyt i honor otrzymać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelni w randze uniwersytetu, młodej jeszcze, ale już silnie zaznaczającej swoją obecność. Jednocześnie winny jestem wdzięczność za dostrzeżenie roli muzyki we współczesnej kulturze. Nie od dziś wiadomo, że muzyka jest językiem uniwersalnym, przemawiającym ponad indywidualnymi uprzedzeniami czy narodowymi i kulturowymi partykularyzmami. Jednocząca moc muzyki podnoszona była i to w sposób znaczący przez wielu twórców i artystów. Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann wyraził się o muzyce, że jest najdoskonalniejszą ze wszystkich sztuk, gdyż ma za przedmiot nieskończoność. W strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego znajduje się Wydział Artystyczny, a w jego ramach istnieje Instytut Muzyki. To niezwykle ważne, że w uczelni jest miejsce na kształcenie artystów i twórców kultury. Najważniejsze jest poszukiwanie, błądzenie. Ono stanowi o istocie każdej twórczości. Szukając, odnajdujemy siebie w gąszczu dróg, wśród rozmaitych ścieżek i tropów, na przecięciu się różnych szlaków i kierunków. Sens kryje się w poszukiwaniu i bycia w takim właśnie żywiole poszukiwania życzeń całej uczelnianej społeczności. Hominis est proprio veri inquisitio atque investigationi. Właściwe człowiekowi jest poszukiwanie i badanie prawdy. Wszędzie ja nowinę niosę wam.